Jesteśmy w bloku, w pewnym bloku na warszawskim Mokotowie. Mamy tutaj trzy windy odważnikowe, modernizowane przez firmę Markświk. Wchodzimy sobie. Jedziemy na 15. Nasze piętro. Możemy wyjść. Kameczka. Spuściło się. Lokal 200. To jest normalne jeszcze na 16 piętro. No. No. Zaczął się. Środkowe. No. Zabierałem na parter. Nie? Nie na parter. Na... Dajmy na szóste na przykład. Czy skorzystamy z... Trzeciej. Pierwszego. Dobra. Mniejsza o nazywnictwo. To, ale zauważ, że tylko w tym trzecim jest... Te oznaczenia napięte są rzymskimi cyframi. Tu już masz normalne. W pierwszym i drugim masz, tu na drzwiach, cyfry. A obok były rzymskie. Będzie to wyglądał jak wyjdziemy, a tu będzie ktoś na szóstym i będzie kurwa niespodzianka. A to chuj. Dobra, dajesz. Dawaj, pojedziemy lepiej. Trzeci. Pojedziemy? Nie. Co nie? Ja nie jadę. To ja się przyjadę. Może ja się przyjadę. Poczekasz. Jakby co. Spoko. Lol. No masz na 15. Ten pierwszy dźwięk.
Jedzie. Jedzie. Czekasz na trzeci. Czekasz. No. Dobra. Chcesz już jechać? Co? Ty mimo chcesz. No to. Ale ten jest trzeci. Dobra, to pojedziemy sobie tą tam pierwszą z czwartego piętra. Nie no, muszę mieć wszystkie windy tutaj stąd nagrane. Kurwa, znowu w trójkę przyjeżdżam. Pauza na chwilę. Musiałem pojechać na inne piętro, żeby ściągnąć tą pierwszą windę. Kurwa, ja nie znoszę czegoś takiego, że któraś winda, którą chciałem się przejechać, nie przyjeżdża, a przyjeżdża ta, którą już jechałem. Kurwa. O, jedziemy sobie. Jest to trzecia. Pozdrawiam wszystkich. Klamki z gitarza z innej parafii. Na tej windzie już zakończymy jazdę. No i to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.